Kiedy wychodziłem z kina, w którym wyświetlano film pod tytułem Faustyna, zauważyłem, że grupa kobiet stała przy wyjściu i bardzo żywo dyskutowała. Przez chwilę zatrzymałem się i dosłyszałem, o co idzie, że film jest bardzo marny, bo pokazuje tylko cierpienia siostry Faustyny, jej choroby i w ogóle jest smutny, a prawie nic nie ma o tym, jakie wspaniałe objawienia ona otrzymała. Przypomniałem sobie wtedy parę takich zdań, które jakby w tym momencie nabrały znaczenia. Po pierwsze, nasz wykładowca z dogmatyki, profesor Różycki, mówił, że badał jako teolog te dzienniczki, te zeszyty, które ona zostawiła po sobie. I mówi, rzecz zdumiewająca. Mnóstwo błędów ortograficznych, stylistycznych, ale ani jednego błędu dogmatycznego. Dogmatyk może się nieraz doczepić do studenta, do jakichś książek niepoprawnie napisanych, ale prosta, nie za bardzo wykształcona siostra Faustyna nie popełniła żadnego błędu, mimo że poruszała się w obszarze takim bardzo delikatnym. Przypomniałem sobie też wtedy rozmowę z księdzem kardynałem Macharskim, który, kiedy się wspominało mu o dzienniczku i o objawieniach, troszeczkę się denerwował. Mówi, zostawmy to. Najważniejsze, że ona była świętą. Że Pan Jezus dał jej poznać swoje cierpienie i zaprosił ją do cierpienia wraz z Nim. I w wielkim milczeniu i wielkiej tajemnicy ona przyniosła i poniosła to cierpienie. Chcemy zacząć nowennę, czyli 9 dni przed bardzo ważną uroczystością Miłosierdzia Bożego. To ma nas przygotować na to święto właśnie. Chcemy modlić się zgodnie z tym, co zostało objawione rzeczywiście w tym dzienniczku siostry Faustyny, co jest absolutnie zgodne z duchowością, z wiarą katolicką. Chcemy odpowiedzieć na to zaproszenie, które Jezus dał najpierw siostrze Faustynie, a później wszystkim, którzy zechcą to zaproszenie podjąć. Tak jak my teraz. Trwajmy więc w tej nowennie, odmawiając tę koronkę. Przy okazji warto zwrócić uwagę na to, że to jest coś bardzo ważnego, co się stało w życiu i pontyfikacie Jana Pawła II. Mniej więcej, kiedy byłem na 3. roku w seminarium, diakon stały ze Stanów Zjednoczonych, który uczył języka angielskiego, na 3. roku mówił, że papież Jan Paweł II przejdzie do historii jako papież miłosierdzia. Bo można bardzo łatwo zauważyć, że niemalże z początkiem pontyfikatu jest odsunięcie wszelkich zarzutów wobec objawień siostry Faustyny. A potem jest wspaniała encyklika, którą by wypadało może nawet i bardziej czytać niż dzienniczek. Encyklika o Bożym Miłosierdziu. Jaki jest wymierny efekt tego zainteresowania objawieniami siostrą Faustyną, ale także Miłosierdziem Bożym? Bardzo wymierny. Tak jak to w przypadku objawień prywatnych uznanych przez Kościół, mamy zwrócenie uwagi na coś, o czym żeśmy mogli zapomnieć. Tak było z Miłosierdziem Bożym. W Krakowie przecież jest Kościół dedykowany Bożemu Miłosierdziu z początku XVII wieku. Ludzie coś wiedzieli o Bożym Miłosierdziu. A jednak trzeba było tego życia bardzo cierpiącego, tego pokornego, tego udręczonego siostry Faustyny, ażeby światu przypomnieć po jakimś czasie braku zainteresowania o tym, że Bóg jest miłosierny przede wszystkim. Efekt widoczny jest w tym chociażby, że jeżeli byśmy wzięli sobie przypowieść o synu marnotrawnym, do której papież najbardziej nawiązuje w encyklice o Bożym Miłosierdziu, to do tej encykliki w całej polskiej literaturze teologicznej są 2 artykuły. Może powiedzmy lepiej, jedna nieduża książeczka, prawie że w objętości artykułu. W 1947 roku wydana.
jeden tylko artykuł w piśmie, co prawda fachowym, ruch biblijny i liturgiczny, ale napisany nie przez biblistę, nie przez teologa, tylko przez inżyniera nafciarza. Gdybyśmy popatrzyli po 1979 i po encyklice o Bożym Miłosierdziu, zobaczymy całe mnóstwo artykułów, zachwytów nad tym, jak wspaniała przypowieść i o tym, jak bardzo Bóg jest miłosierny. To taki bardzo, może trochę spóźniony, ale bardzo widoczny efekt tego objawienia Bożego Miłosierdzia siostrze Faustynie i tego, że Karol Wojtyła, jako biskup krakowski i papież Jan Paweł II naprawdę uznają, że to Boże Miłosierdzie jest szczególnie na nasze czasy. Dlatego trwamy w tej naszej nowennie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Aha.